Cześć, witajcie na moim pierwszym filmiku na YouTubie. Tak więc jak to na samym początku, chciałabym się przedstawić. Mam na imię Patrycja Kącek i już jakiś czas temu pojawiło się we mnie to pragnienie, żeby założyć swój kanał na YouTubie i teraz urzeczywistniam to, co mnie bardzo cieszy. Przez cały ten czas gromadziło się pomysły w mojej głowie oraz właśnie te rzeczy, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Akurat w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, czym obecnie się zajmuję, a zajmuję się modelingiem, gdyż pracuję jako modelka. I z własnego doświadczenia wiem, że nie mając wśród znajomych modeli, to ciężko o niektóre informacje. Najczęściej o co mnie pytają moi znajomi, to czy ja za coś płacę, w sensie za lot, za zakwaterowanie, czy płaci za to agencja. Więc na pewno odpowiem na to intrygujące pytanie oraz na wiele innych. Tak więc, jeżeli to jest interesujący Was temat, to zapraszam. Dobra, już nie przedłużając, dobra woda na kawę, to zaparzę ją szybko i już Wam opowiem co nieco o tym modelingu. Okej, ja już tu w swoim pokoju z moim kawusiem. Tak więc, zaczynając od samego początku. Na samym początku kariery każdy model i modelka znajduje sobie mother agency, czyli matkę agencję. Ona znajduje nam kontrakty na wyjazdy zagraniczne. Cały czas jesteśmy z nią w kontakcie, nawet jeżeli jesteśmy za granicą. Jeżeli tam potrzebujemy pomocy, ona cały czas powinna tam być dla nas, wspierać nas i pomagać. No właśnie, a jak to wygląda z kontraktami zagranicznymi, co wydaje mi się, że właśnie to jest taka najbardziej interesująca kwestia i w sumie na tym głównie to wszystko polega, że bycie modelką to takie życie na walizkach, prawda? I tutaj wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli opiszę, jak wygląda taki kontrakt na podstawie mojego ostatniego kontraktu. I przy okazji będę się odwoływać do ogółu, jak to wygląda. Tak więc mój ostatni kontrakt odbył się z agencją Industria Models w Mediolanie. I powiem Wam, że agencja spisała się na medal. Na złoty medal! Jeszcze w sumie przed moim przylotem, to już miałam super kontakt z agencją. Oni wiedzieli, że to jest mój pierwszy pobyt w Mediolanie. Tak więc, co było bardzo miłe i pomocne z ich strony, to wysłali mi informacje dokładnie, gdzie się lokuje ich agencja, Models Apartment, gdzie jaki supermarket jest najlepszy do robienia zakupów, w jakiej sieci kupić telefon oraz gdzie właśnie te sklepy się znajdują i ogólnie o Mediolanie takie podstawowe i przydatne informacje. A tak naprawdę nie musimy za wiele robić, wyjeżdżając na taki kontrakt zagraniczny, gdyż jedynie o co się martwimy, to wykupienie ubezpieczenia. Natomiast o lot, o zakwaterowanie my się nie martwimy, gdyż tym zajmuje się agencja. Po przelocie już do kraju docelowego może na nas czekać szofer, aczkolwiek to właśnie zależy od kraju i od agencji, czy takiego posiada. Ta agencja akurat posiadała szofera, który czekał już na mnie na lotnisku i zabrał mnie prosto do Models Apartment, gdzie oczekiwał na mnie szef agencji, pan Luka, który jest bardzo profesjonalnym i sympatycznym człowiekiem. Pan Luka oprowadził mnie po Models Apartment. Zostałam przedstawiona innym modelkom, zostały mi wręczone klucze, karta metro nielimitowana, książka w takiej agencyjnej książce, gdzie znajdują się moje zdjęcia, czyli takie moje portfolio, oraz kieszonkowe, które dostajemy co tydzień. A tak więc wszystko przebiegło sprawnie i sympatycznie, bo jednak nikt nie musiał mnie oprowadzać i czekać na mnie, a jednak do tego doszło. Tak więc było to bardzo miłym gestem i bardzo doceniam. Poza tą miłą niespodzianką, to słuchajcie, czekało mnie to na łóżku, co bardzo mnie ucieszyło, bo wiecie jak to jest, kończąc się na trochę dłuższy czas, to zawsze brakuje miejsca. Tak więc no, ubolewam, że nigdy nie mam miejsca na mój szlafrok, którego zawsze dużo używam w domu i no trochę mi go brakuje za granicą. Więc tam jak zobaczyłam ten szlafrok, to bardzo się ucieszyłam. Okej, zapomniałam, że tu kawę mam. Kocham, słuchajcie, kocham. Dopływ energii teraz. A tak no poważnie to nie, to już nie działa na mnie kawa, już się przyzwyczaiłam. Okej. Po zakwaterowaniu poszłam poznać innych członków agencji, którzy są bardzo sympatycznymi ludźmi, naprawdę zawsze gdy szłam do agencji to z uśmiechem na twarzy. Słuchajcie, gdy ja o coś pytałam albo czegoś potrzebowałam, to nieważne o jakiej to było porze, ja zawsze dostawałam odpowiedź do 5-10 minut, więc naprawdę szacun i doceniam. No i jak takie pierwsze spotkanie w agencji wygląda? Zrobiliśmy polaroidy, czyli takie podstawowe zdjęcia z przodu z 45-90 stopni, z tyłu również i to są takie, wiecie, takie są podstawowe, a potem pod koniec kilka właśnie takich jakichś pozowanych inwencja twórcza.
Zrobiliśmy też wideo z catwalk, zrobiliśmy zdjęcia w bikini i takie właśnie zdjęcia są wysyłane do klientów. Oraz zostały mi pobrane wymiary. Jedne agencje sprawdzają te wymiary, jedne nie. Natomiast warto się ich trzymać jednak. Więc tak zazwyczaj wygląda pierwszy dzień po przylocie. Natomiast to też był mój pierwszy kontrakt z Mediolania, z Industrią. Kolejne razy to my już wtedy mamy załapanych klientów. I zazwyczaj pierwszy dzień to no od razu spędza się w pracy. Przejdźmy teraz do castingów. I to jest, słuchajcie, zależne, bo jeżeli agencja posiada szofera, to jest bajka, bo my siadamy i my o nic nie musimy się martwić. Natomiast jeżeli agencja nie posiada szofera, to wtedy wygląda to w ten sposób, że każdego wieczoru agencja wysyła nam rozpiskę castingów i naszym obowiązkiem jest, żeby na każdym takim castingu się pojawić, nie spóźnić się. Na castingi zawsze zabieramy ze sobą portfolio, to może być na tablecie albo właśnie w takiej książce agencyjnej. Musimy mieć też ze sobą comp karty, które są takimi naszymi wizytówkami, już Wam tutaj pokazuję, jak one wyglądają. Zawiał grozą, to dobrze, bo powinno. A na drugiej stronie znajdują się nasze wymiary i namiary do agencji. Natomiast co do ubioru, to no jest duża swoboda, możemy ubierać co chcemy i w sumie nawet nie musimy chodzić w szpilkach, aczkolwiek one zawsze powinny się znajdować w naszej torebce, chociażby gdyby klient chciał zobaczyć nasz catwalk. Niektóre castingi naprawdę mogą przebiegać bardzo szybko i sprawnie. Czasami są po prostu zdjęcia z przodu, profil tył, kilka pozowanych i tyle. Jest to naprawdę no minuta, dwie. Ale wiecie, to bym raczej zaliczyła do sporadycznych castingów. A zazwyczaj jednak klient chce nas zobaczyć, tak jak my wyglądamy w tych kreacjach, czyli wtedy właśnie są też przymiarki. I to też jednak zależy, ile osób jest na tym castingu. Czasami, słuchajcie, casting może odbyć się w minuty, ale może być taka kolejka dziewczyn, że mogą nawet godziny wynieść takie oczekiwania. To właśnie zależy od kraju, od sezonu. Okej, a teraz porozmawiajmy o czasie wolnym. Tak więc, jeżeli skończymy wszystkie castingi i skończyliśmy pracę, to wtedy agencja w żaden sposób nie ingeruje w nas czas wolny. I możemy zrobić co tak naprawdę tylko zechcemy. Możemy iść na wycieczkę do innego miasta, możemy iść na imprezę. Oczywiście wiecie, wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli po prostu nie będzie tak, że przychodzimy zmęczeni do pracy, to wtedy agencja, tak jak powiedziałam, w żaden sposób nie ingeruje w ten czas wolny. A to, ile tego czasu wolnego mamy, to jest bardzo zależne od modelki, słuchajcie, gdyż są modelki, które pracują każdego dnia. A są modelki, które z różnych przyczyn właśnie nie mają aż tyle klientów, przez to wtedy tego czasu wolnego mogą mieć więcej. Z różnych powodów tak naprawdę, słuchajcie, nie każda modelka pasuje dla każdego rynku, dla każdego kraju. Różne kraje mają różne preferencje, a jeżeli nawet już nie o te preferencje chodzi, to czasami też trzeba być w odpowiednim czasie i miejscu, gdyż może akurat klient, który potrzebuje zabukować modelkę na 2 tygodnie, może akurat poszukuje brunetki, a ty jesteś blondynką. Trzeba mieć jednak taką trochę silną psychikę, gdyż wiecie, że ktoś nie zostanie wybierany. Pewne jest to, że wiele rzeczy nie można brać osobiście właśnie w tej branży. Zazwyczaj jest tak, że gdy nie ma pracy, wtedy są castingi, tak żeby po prostu wiecie, nie że okej, dzień wolny, tylko wiecie, stara się jakoś pozyskać tych klientów. Natomiast czy weekendy są wolne, to zazwyczaj nie ma wtedy castingów, natomiast bardzo często jest praca przez weekendy. A w ogóle hit, jak już słuchajcie, zdarzy się tak, że jest praca na przykład rano i potem wieczorem i można tak to ze sobą skumulować, że robi się dwie prace w ciągu jednego dnia. To wtedy jest, słuchajcie, eksplozja. Okej. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. W końcu odpowiem na to pytanie, czy agencja płaci za ten lot i za kwaterowanie, czy nie. Tak jak już wspomniałam, przed takim wyjazdem nie martwimy się o lot, o model's apartment. Natomiast każdy model, modelka ma swój statement. I na tym statement jest wszystko wpisywane, każdy wydatek, jaki poszedł w naszą stronę. Lot, transport z lotniska, jeżeli taki był. Każdy dzień opłaty za model's apartment. Kieszonkowe, które dostajemy co tydzień. Zdjęcia, które zostały wydrukowane dla naszej książki. Comp karty. W Mediolanie miałam nielimitowaną kartę metro, czyli ona również. Wszystko to, słuchajcie, to jest wpisywane w ten statement, który my też rozliczamy ostatniego naszego dnia pobytu. Tam jest zestawienie, ile zarobiliśmy w ciągu całego kontraktu, wydatki. Tam też znajduje się prowizja dla agencji, z którą współpracowaliśmy, oraz naszej mother agency.
zarobionych pieniędzy spłacamy oraz odprowadzamy prowizję. Wtedy po odliczeniu to, co zostanie, to idzie dla nas. Tak więc podsumowując, prawo tego świata, nic nie jest za darmo, na wszystko trzeba zapracować. Życzę tylko każdemu, aby nie ciężką, a przyjemną pracą, którą ktoś wykonuje i lubi. Tego życzę każdemu. Oczywiście żadnych stawek nie mogę podać, gdyż to by było naruszenie kontraktu. O, jeżeli się wydarzy, że właśnie przyszedł ten slow z jakiejś przyczyny do modelki i ten kontrakt nie jest aż tak owocny, żeby właśnie spłacić te wszystkie koszty modelki, wtedy nie zdarzy się tak, że agencja powie, że my teraz musimy płacić, w sensie z własnej kieszeni. Natomiast ten statement się zachowuje i wtedy spłaca się go przy kolejnym kontrakcie, czyli w sumie spłacając dwa na raz. Albo druga opcja. Wtedy agencja stara się nam poszukać klientów, mimo że my nie jesteśmy na kontrakcie, że nie wiem, powiedzmy wróciliśmy do domu, czy jesteśmy w innym kraju, ona wtedy i tak szuka nam klientów. Jeżeli właśnie mamy klienta, który jest zainteresowany nami, wtedy my polecimy wykonać pracę i to może być i chociażby i tylko jeden dzień roboczy. Życie na walizkach i nie wiesz co, gdzie, kiedy, jak. Coś pięknego. Dzisiaj jesteś tu, a jutro tam, a pojutrze tam. A teraz mówiąc tak typowo o model life, model, o przywilejach wynikających z model. Prawda jest taka, że social media są bardzo ważne i mają ogromną, potężną moc. I są właśnie takie firmy, biznesy, które mają tego świadomość i wiedzą, że właśnie można dużo zdziałać poprzez social media. I jeżeli właśnie modelka też traktuje to w ten sam sposób, prowadzi swoje konto, jest aktywna, no to wtedy, słuchajcie, firmy chcą z nami współpracować i wtedy dochodzi do obustronnych korzyści. I wiadomo mi o dwóch takich stowarzyszeniach członkowskich, które właśnie grupują modelki i modele oraz firmy, biznesy, które są otwarte na współpracę z nami. To jest Model Club i Beauty Pass. Odbywa się to poprzez aplikacje mobilne. Jest nam udostępniana modelom właśnie baza restauracji, siłowni, salonów fryzjerskich oraz spa. Oraz właśnie idzie to coraz bardziej do przodu. Teraz nawet są już tworzone jakieś eventy oraz właśnie spotkania. I my każdego dnia możemy wybrać, z jakiej oferty chcemy skorzystać. My z wybranej usługi korzystamy za darmo. W zamian udostępniamy na naszej tablicy albo na stories zdjęcie, oznaczając odpowiednio firmy, klienta. No i tak właśnie, słuchajcie, dochodzi do tych obustronnych korzyści. I uważam, że naprawdę te aplikacje to super pomysł i bardzo się cieszę, że coś takiego powstało, bo no tak jak mówię, social media mają potężną moc i to wiecie, i to jest duże ułatwienie właśnie dla tych klientów, dla firmy, bo nie muszą poszukiwać właśnie influencerów, a my sami przyjdziemy do nich. No naprawdę świetna sprawa, uważam. Natomiast kluby, słuchajcie, też wiedzą, że promocja może wszystko popędzić, cały biznes. Tutaj sprawa już wygląda trochę inaczej, gdyż oni są w stanie płacić nam za nasze przyjście. I słuchajcie, to mogą być fajne stawki, tym bardziej za imprezowanie. Wygląda to właśnie zależnie od klubu. Na pewno stałym punktem jest to, że zapewniają alkohol. Są też kluby, które właśnie do którejś godziny mają otwartą kuchnię, więc wtedy też zapraszają nas na kolację. Potem właśnie po jakiejś godzinie zaczyna się dyskotyka. Albo są też kluby, które dodatkowo płacą również za taksi. Więc tak, tak naprawdę my możemy znaleźć klub, gdzie jest wszystko zapewnione od A do Z. Od po prostu płacenia za przyjście do taksi. Jeżeli ktoś lubi imprezowanie, to taka trochę duża pokusa, co? Bo oczywiście, słuchajcie, te kluby podają nam przedział godzinowy, w jakich godzinach myśmy tam powinni być. No i takie wyznaczone godziny, one nie będą przed północą, a raczej grubo po. Tak więc, jeżeli następnego dnia jest praca do wykonania, a my musimy wstać wypoczęci, dobrze by było, żeby uśmiechnięci, a nie z zulami pod oczami, to trzeba chyba wyznaczyć priorytety. Tutaj tym priorytetem to jednak musi być praca i profesjonalizm. Okej, słuchajcie, ja myślę, że to na tyle w tym filmiku. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu, ja na pewno na nie odpowiem. Oraz jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie moich następnych filmików, które by Was interesowały, to dajcie znać. Również wezmę pod uwagę. Pragnę dodać, że mój kolejny filmik, który ukaże się w ten weekend, będzie dotyczyć Models Apartment w Mediolanie. Czyli pokażę Wam, jak mieszkają modelki i modele.
Dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, był przydatny, że przybliżyłam Was do tej branży modelingowej. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnym. Buziaki!